Poczekaj, zaraz pójdziemy, poczekaj. No, wirujące ogony, nie? To, co lubicie najbardziej. Woblerki jakieś, cygadopodobne. Wiesz co, mógł na naturalną parę. No nie wiem, bo... Adres gościa, gdzie to można zamówić. Wiesz co, teraz jest pan zajęty, nie chce mi się teraz do niego, może potem pójdę, nie? Portfele, whisky, wina, mordy. Dlaczego was tu nie ma, nie? Następne stoisko. To blisko można zjechać z tym środka. 20 minut. Jak obwodnica nie jest zakorkowana. No właśnie, no tak. Bo to jest większy problem. Teraz połowisz ten węzeł robię, to w ogóle chyba nie głowy. Witam panią. Dzień dobry. Nawet czapeczkę dostaniecie, nie? Wszystko co chcecie, nie? Ha. Tu pójdziemy jeszcze do pana. Woblery. Dunajeckie, woblery dunajeckie. Dzień dobry panu. Co tu mamy? Co tu mamy? Co nam pan wszystko tu powie? Wszystko mamy. Prawie wszystko oprócz to. Okej, widzę, że tu takie przynęty sandaczowo-boleniowe. To jest bolej, to jest bolej. To jest bolej. Jak chcesz na sandacza, to... Ja bardziej tutaj. Ewentualnie to. O, bardzo nie? Fajne, no. Zależy też, jakim nurcie łowisz. Fajny kolorek. Ten. To są się... płytko schodzące? Tak, no to postaraj, że... Znaczy te schodzą ci głębiej. Te schodzą głębiej, tak. Szpaka i tak dalej, chodzi o sandacze, to tutaj masz płytko. Mm-hmm. A, i dla mnie naprawdę to są sandaczowe, te wszystkie 7,5. Okej. To siwo. Nie boi się więcej. Tu co, pstrąg? Co tu jest? Tak, to jest pstrąg. Strągowe, takie widzę, w sensie kropkowate. Okej, okay. Tu macie cenę. A, no nie do końca ryba głodna, to wiesz. Nie patrzy, nie zawsze. Dziękuję. Idziemy dalej. Zobaczcie, jakie wahadłówki, nie? Ja też przyjdę po te wahadłówki, bo... Fajne, nie? Mogą się sprawić, bo się na pewno są. Wszystko jest, a ryb coraz mniej. Ale one są typowo zrobione po tą stronę. One są też fajnie rozwane do gałki. Ha! Obudzę go. Ha! Dobra, idziemy dalej, idziemy na kawę, dobra. Rozłączam się, ludzie. Dzień dobry, chciałbym kawkę. Nie obsłużę, pani bo to nie obsłuje. A kogo? Chłopaki, macie wodę w ogóle? Nie mają wody. Dobra, to idę dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, nie będzie kawy, nie ma picia kawy. Kto powiedział, że pijemy kawę, nie? Nie ma picia kawy, ja wiem, gdzie jest kawa, idę dalej. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? A są w ogóle ceny kołowrotków na tych kołowrotkach Mikado? A tu co w ogóle mamy? O, zobaczcie. Ej, to też na pstrąga byłoby dobre, nie? A, bo to jest na pstrąga, dobra. Nie zauważyłem zdjęcia. Nie zauważyłem zdjęcia, zobaczcie. Nie wiem, dlaczego ja lubię białe, nie? Lubisz białe? Lubisz białe? Ale nie wciągać. Kto wciąga białe? Patrz, jaki tu jest kolor zajebisty. No powiem wam, dobre. Dobra, mordy, widzę, że... O, dzięki za co... Dziękuję w ogóle za gifty, bo tu jakieś gifty mi wysyłacie. A jakie fajne pudełeczko, kolorki i te sprawy, nie? Matomiarki, wszystko co chcecie, nie? O, taki rozmiar mój. Mały. Tysiączka? 1,500? Ale ten kolor to mi się podoba, nie? Masz serce, dziękuję bardzo. Członek numer 8, Tomasz. Hercik, kurde. Dziękuję ludziska za obserwację, dziękuję za TikToki. Anna Piotrowska, dziękuję za TikToka, pokaż Stellę. Gdzie ja ci tu pokażę Stellę? Musiałem się przejść dalej, gdzie tu mają Stellę? Na pewno gdzieś mają Stellę. Nie wierzę, że nie mają. Chcecie zobaczyć jeszcze torby? Patrz. Wodery, zobacz, wodery. Ja mam dziurawę, ja w lato wchodzę w majtach samych, nie? W slipach wchodzę do wody, mi niepotrzebne są wodery. Pączki, nie pączki, czapeczki, torby, jak zobacz, jakie fajne taszki na spinning. O, to na łódkę, a to by mi się przydało, nie? Naprawdę można się tu fajnie wyposażyć. Plecionki. Co to mamy za plecionki? Może ja sobie jakąś plecionkę? Główeczki, nie główeczki.
wyhaczacze, pudełeczka. Szukaj byku pracownika wędkarska Piotr Lipiec, tam jest dobry temat. Jaki? Piotr Lipiec, widziałeś gdzieś takie stanowisko? Tu jest tyle stanowisk, że ja stary nie ogarniam, nie? Ja tu nie ogarniam. Powiem wam szczerze, że ostatnio używałem tych agrawek z Mikado, ale miałem pewien problem. Dlaczego? Bo albo trafiłem na jakąś wadę, albo po prostu coś było nie tak. Ale jeśli chodzi o cenę, cena jest naprawdę bardzo dobra. Główki dźwigowe. Jakich używasz główek? Ja używam, prowokatory, nie prowokatory. Poczekaj, co my tu mamy w ogóle? Westin pamiętam, że był drogi. No Mikado chyba, nie? Mikado ma dobrą cenę. Nie wiem jak tutaj w ogóle. Ale Mikado, do zbrojeczki, haki, główki, wkrętki. Patrzcie na to. I coś na suma nawet mamy, nie? Kto z was łowi sumy? Pokaż stele, stary. Nie, nie. Szukaj. Dobra. Widzę, że nie chcecie tu mi pisać komentarzy. Patrz, jakie tu są fajne na łokonia. Łokoń, pstrąki, inne małe tam rzeczy. Pudełeczka takie fajne, FIFA Rafa, zobacz. Weź no to otwórz. Podmuchę to jest? Otwórz. To nie, no kurde, dobre jest na małe paprochy, ej. Stary, ej, do kieszeni wędka i łogin, ty. I na rzeczkę. Kiedyś się chodziło właśnie, dwie, trzy przynęty, takie małe pudełeczko. Gdzie tam człowiek miał pudełeczko? W reklamówkę i na ryby, nie? A teraz to macie do wyboru, do koloru, co tylko byście chcieli. Tutaj nawet telewizor możecie kupić. Nie no, telewizora raczej nie. Dobra, co tu mamy? Fish huntery, nie? Na te przynęty chłopaki w Holandii połowili pięknych ryb. Mikado, nie Mikado. O Jezus, o Jezus. Nawet macie kolory takie holenderskie, holenderskie kolory. Tam jest ciepło, tam naprawdę jest ciepło w Holandii, nie? Szersza guma, nie? Ja szersza guma zawsze uważałem, że jest pod szczupaka, ale niekoniecznie. Sandacze też świetnie na to reagują, nawet okonie. Zresztą okonie to są samobójcy, one biorą na większe przynęty od siebie. Ha! Naklejeczki, wlepy. No nie wiem. Albercik. Gdzie? Jaki Albercik? Ja nie znam ludzi, człowieku. Ja nie znam ludzi. Zobacz tutaj, wahadłówki, nie? Ty, w ogóle to stoisko Mikado jest spore, nie? No. Powiem ci szczerze, że Mikado to tu ma chyba jedno z większych stanowisk, jeśli chodzi o asortyment i sprzęt wędkarski. Obrotówki. Kiedyś używałem, mówiłem o konie na te obrotówki. Łowiliście kiedyś na te obrotówki. A te z włosem też wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Szkoda, że mój telefon nie chce złapać tak ostrości, jak ja bym chciał. Gdzie to jest? Jest to w Warszawie. Jaką polecisz wędkę karpiową? Ja nie jestem karpiarzem. Ja jestem w ogóle bardzo słabym wędkarzem, jeśli chodzi o sprzęt. Nie znam się na sprzęcie tak bardzo dobrze, jak inni youtuberzy. Także jeśli chcesz coś dowiedzieć się o sprzęcie, wbijaj tam bardziej do tych Kowalczyków i innych tych handlowców. Ja jestem bardziej wędkarzem takim praktykującym spinningiem niż jakieś tam karpiowe rzeczy. Ja na temat karpi się nie znam. Mówiłem karpie, ale głównie na kukurydze czy tam robale. Możesz sobie wejść na mojego YouTube'a Mike Fish TV i tam znajdziesz fajne i ciekawe filmy na temat mojej pracy wędkarskiej, gdzie jestem amatorem. Idziemy dalej, zobaczcie woblery, Artur, wiaderny, wędeczki. Kurde, i tędy już chyba szliśmy, nie? Mnie już boli język od tego gadania, nie? Udostępnili live'a, następny udostępnił. Kiedy rybomania w Poznaniu? Stary, nie wiem, 40 zł za bilet trochę przesadzili. No wiesz, no ktoś, kto to stworzył dla mnie, powinien dostać jakąś tam, jak ci to powiedzieć, no kasa. Czy to jest dużo, 40 zł raz w roku, czy dwa razy w roku? No nie wiem. Ja mogę płacić pieniądze za takie 40 zł, dla mnie to nie jest dużo, jeśli by były takie targi u mnie, gdzie mógłbym się okupić i dostać przynęty, których bym nie otrzymał oczywiście u mnie. Dzień dobry, Tomasz Janik, witam bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Widzę, że tu jakieś boleniówki, sandaczówki, wódkę też mamy. Zobaczcie sobie, nie? Jakie fajne mamy tutaj woblerki, nie wiem na co, na pstrąga to jest? O, głównie kleniaźno, to jest jakiś tam okoń. O, to widzisz, to twoje klimaty, okoń, no. Pstrąg. Piękności. I robicie to, rozumiem, sami czy? Sami. Sami robią. Do końca. Sami nie, robią. No, haczyki i kółeczka to kupuję, ale reszta to robimy sami. Podstawa jest wasza, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. I kształty i kolory. Jaka cena, niech pan mi tu powie. Każda boleniówka 30 zł sztuka, kleniówki okay. Te 20, te do góry 25. Okej. Okay.